Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Środa, 12 stycznia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym powiemy wyścigach, w którym główną rolę odgrywa nie tylko człowiek, ale również jego najlepszy przyjaciel pies, tymczasowym aresztowaniu dwóch młodych mężczyzn, a na zakończenie dalszy ciąg podsumowania 19 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten sport to nie tylko hobby, ale również styl życia. Maszer nie tylko prowadzi zaprzęg, musi dbać o kondycję oraz utrzymanie swoich psów w najwyższej formie. To jedna z niewielu dyscyplin, gdzie drużynę tworzy człowiek i jego najlepsi przyjaciele psy. Ponad 400 psów, 300 km trasy, śnieg, sportowa rywalizacja i pełne emocji widowisko. To wszystko odbyło się w Jakuszycach w ramach Husqvarna Tour, jednego z najtrudniejszych wyścigów psich zaprzęgów na świecie. Miejscem zawodów były Jakuszyce, nazywane Polską Alaską, co gwarantowało przeżycie niecodziennej przygody w czarującym zimowym otoczeniu polskich karkonoszy. Sport psich zaprzęgów w Polsce ma swoją historię od początku lat 90., ale dopiero od momentu tego naszego największego wyścigu największa ilość załóg właśnie co roku spotyka się tutaj w Jakuszycach. Jeszcze parę lat temu, jak opowiadają mi mieszkańcy Jakuszyc, na psie zaprzęgi przejeżdżało około 4 załóg, a w tym roku już mamy prawie 50. Zawody trwały 4 dni. Maszerzy z całego świata musieli zmagać się z mrozem, śniegiem i gęstą mgłą, która towarzyszyła im przez niemal całe zawody. Jednak aby mogli stanąć do rywalizacji, musieli przygotować nie tylko sprzęt, ale również psy, które codziennie pokonywały po kilkadziesiąt kilometrów. Wymaga to jednak przygotowania już od samej jesieni, od września. Trzeba je powolnie przygotowywać do takiego wyczynu. Jest to wieloetapowy wyścig, który wymaga jednak wytrzymałości i psów, no i maszera. Żeby pies mógł wystartować i nie otrzeć sobie łap, no i takim zapobiegawczym środkiem jest smarowanie. Smaruje się, no akurat my wazeliną. No, najważniejsze jest przecież zdrowie psa i bezpieczeństwo. No i żeby się śnieg nie lepił. Żeby się śnieg nie lepił, to się to robi. Bo te psy, które mają długą sierść, na łapach to niestety taka jest przypadłość tych ras północnych, że się śnieg lepi. Maszerzy startują w trzech klasach ze względu na ilość psów w zaprzęgu. W klasie limitowanej na zaprzęg składa się maksymalnie 6 psów, w klasie nielimitowanej zaś od 8 do 10 psów. Trzecią kategorią jest skidżurnik, czyli wyścig narciarzy ciągniętych przez psy. Dla wielu z osób biorących udział w zawodach, starty w każdym z wyścigów to żmudne przygotowania, które trwają przez wiele tygodni, a do nich zostaje zaangażowana cała rodzina. Pasja może była na początku, jakieś takie zafascynowanie psami troszkę, teraz to już na pewno jest sposób na życie. Musi być w to zaangażowana cała rodzina bezapelacyjnie, wszyscy muszą pomóc, to jest kupa roboty, trzeba te psy przygotować, wyćwiczyć, wypieścić, nakarmić, wypielęgnować, postarać się o jakieś dobre uprzęże, dobre liny, dobry sprzęt, naprawdę, jest przy tym masa roboty. Myślę, że to już musi siedzieć gdzieś tam od początku w człowieku, może nawet niepoświadomie. Ja nigdy w życiu, jak byłem młody, mały, nie miałem psów, zwierząt w domu. Nigdy. Ożeniłem się, jak zaczął się jeden husky, drugi, trzeci, nasty, dwunasty, trzynasty. No i teraz mamy kennel 13 psi, ścigamy się generalnie w wyścigach w całej Europie. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, zdobywcą pucharów Polski, pucharów Europy i od zeszłego roku jestem drugim wicemistrzem świata w klasie dwóch psów właśnie z tymi sztuczkami. Historia wyścigów psich zaprzęgów sięga czasów gorączki złota na Alasce. Dawno temu psy w zaprzęgach były jedynym środkiem transportu ludzi i towaru na arktycznych trasach. Obecnie sport zaprzęgowy cieszy się na świecie rosnącą popularnością, czego wynikiem jest funkcjonowanie organizacji skupiających maszerów. Najwięcej znajduje się ich na kontynentach północnoamerykańskim i europejskim. W Polsce wyścigi psich zaprzęgów zostały zorganizowane po raz pierwszy w 1991 roku w Szczypiornie. Wzięło w nich udział 9 zawodników.
Od tamtej pory sport ten intensywnie się rozwinął. Wzrosła liczba wyścigów i poziom ich organizacji. W Jakuszycach na starcie stanęło około 50 ekip z całej Europy. Wyścigi Husqvarna Tour są sprawdzianem umiejętności pozwalającym poważnie myśleć o starcie w najtrudniejszych i najbardziej znanych gonitwach starego kontynentu. Skandynawskim, hiszpańskiej La Pirenie czy francuskiej Odysei. Na wniosek policji i prokuratury sędzia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 lat. Są oni podejrzani o dokonanie rozboju. Bili swoją ofiarę kilkanaście minut, nawet wtedy, gdy oddała im pieniądze. Trzeci z mężczyzn będzie musiał stawiać się na policję kilka razy w tygodniu. Cała historia zaczęła się, kiedy 40-letnia mieszkanka gminy Kamienna Góra sprzedała telewizor za kwotę 1200 zł i z pieniędzmi wróciła do domu. Na nią już czekali były konkubent z dwoma kolegami. Gdy tylko weszła, dwóch młodych mężczyzn zażądało pieniędzy. Doszło do szarpaniny. Kobieta po kilkunastu ciosach oddała plecak, w którym miała wszystkie pieniądze. Mimo to dalej była bita. Trwało to przez około 30 minut. Gdy napastnicy osłabli, pokrzywdzona skorzystała z chwili nieuwagi, uciekła do sąsiadki i powiadomiła policję. Policjanci zatrzymali sprawców w pobliskim barze. Jak się okazało, poza pieniędzmi mężczyźni zabrali również elektronarzędzia, które zostały odzyskane przez funkcjonariuszy. Wszyscy napastnicy staną przed sądem. Odpowiedzą za rozbój, który zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. W poprzednim wydaniu programu Flash podsumowaliśmy 19 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamiennej Górze i Bolkowie. W dzisiejszym programie pokażemy Państwu to, co działo się w niedzielę na terenie gminy Lubawka. A działo się wiele, zwłaszcza w Miszkowicach, gdzie mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości w tym roku okazali się wyjątkowo hojni i zebrali ponad 15 tysięcy złotych. 15 581 zł i 59 groszy. 6 euro, 18 koron czeskich, 1 korona niderlandzka, 1 pens i 65 centów amerykańskich. To dokładny, ostateczny wynik, jaki udało się zebrać w Miszkowicach, niewielkiej wsi leżącej w gminie Lubawka, którą zamieszkują 583 osoby. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, aby osiągnąć taki wynik, każdy z nich musiał przekazać ponad 26 zł. To prawdziwy rekord nie tylko w regionie, ale również w skali całego kraju. 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi, proszę Państwa, i 40 zł po raz trzeci. Zapraszamy Pana. Tak jak w większości sztabów w całej Polsce, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała swój finał w Lubawce, w której odbyły się liczne występy artystyczne, pokazy i licytacje. Mieszkańcy Lubawki nie byli już tak hojni jak ich sąsiedzi z Miszkowic i na konto Fundacji Owsiaka przekazali 8 507 zł. Występy artystyczne, licytacje i liczne pokazy odbyły się również w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmsku Śląskim. Mieszkańcy tej miejscowości mogli również nabyć losy, z których dochód był przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatecznie mieszkańcom Chełmska Śląskiego udało się zebrać kwotę ponad 8 tysięcy złotych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash zapraszam już w piątek. Do zobaczenia.